Jesteśmy na marszu LGBT w Warszawie. Jesteśmy tutaj po to, aby rozmawiać z ludźmi, aby głosić im dobrą nowinę, aby głosić im wyzwolenie. Zamierzamy nawet pójść z tym marszem. Chcemy do wszystkich powiedzieć, że Jezus Chrystus jest inny niż ludzie myślą. Ludzie szufladkują Jezusa Chrystusa, że to jest religia, że to jest lista zakazów i nakazów. Natomiast Jezus Chrystus to jest prawdziwa wolność i to jest całościowe rozwiązanie dla każdego człowieka, zarówno jak i księdza, tak jak i osoby homoseksualnej. Homoseksualizm to duch i kościoły, jak do tej pory, nie były w stanie dać żadnego rozwiązania. Jezus Chrystus jest rozwiązaniem dla każdej osoby. Jest to rozwiązanie, ponieważ kiedy przychodzi Jezus Chrystus, następuje transformacja serca, następuje transformacja wewnętrznego człowieka. Jeżeli osoba, każda osoba podda się tej transformacji, to może być całkowicie wolna od samego siebie, od swoich różnych pragnień, od swoich różnych wymyślonych, bardzo krótkoterminowych zawirowań właśnie duszy, czy emocji, czy ciała. Jezus Chrystus jest rozwiązaniem, które jest na wieki. To nie jest rozwiązanie krótkoterminowe, to jest rozwiązanie na wieki dla człowieka, dlatego że przed nami jest wieczność, przed każdą osobą. Dlatego jeżeli nas oglądasz, to zachęcam Cię do tego, abyś się z nami kontaktował, abyś wspomagał nas przez swoje modlitwy, żebyś się z nami przede wszystkim skontaktował, jeżeli chcesz partycypować w ewangelizowaniu świata oraz również, jeżeli potrzebujesz takiej transformacji serca. Amen. Kochani przyjaciele, ludzie szukają wolności, ludzie szukają szczęścia, ale tak naprawdę jest to niemożliwe, aby znaleźć szczęście w tym świecie, aby znaleźć szczęście w swoim własnym ja, aby znaleźć szczęście w tym, co jest tymczasowe. Bo prawdziwe szczęście i prawdziwa miłość i prawdziwa wolność jest tylko w Jezusie Chrystusie. Ja jestem tutaj, aby ogłosić uwolnienie, aby ogłosić miłościwy rok Pański, aby powiedzieć, że Jezus Chrystus to jest jedyne źródło wolności, aby powiedzieć, kochanie, jeżeli nie poznałaś Jezusa Chrystusa osobiście, to nie można powiedzieć, przyjaciółko, że możesz cokolwiek mówić na temat Boga, bo Jezus Chrystus to jest Bogiem wolności. Jezus Chrystus jest Bogiem, który przyszedł po to, aby każdy człowiek był wolny od swoich egocentrycznych zachcianek. Człowiek tak naprawdę jest oddzielony od Boga. Człowiek jest całkowicie oddzielony od Boga. I bez ingerencji Jezusa Chrystusa nie ma możliwości, że ktoś może się osobiście spotkać z Bogiem.